Komórki, internet, smartfony to wszystko pochłania wiele czasu w ciągu dnia. Wydawać by się mogło, że w dzisiejszych czasach nie można się bez nich obejść. W związku z tym, że mamy Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji, zapytaliśmy mieszkańców Tarnowa, jak często korzystają z nowoczesnych urządzeń i czy wyobrażają sobie dzień bez telefonu. Bardzo dużo korzystam, no i nie da się tego obejść tak, żeby nikt nie korzystał, no bo teraz w sumie wszystko opiera się właśnie na tym kontakcie przez właśnie komórki i tak dalej. I to ułatwia wiele rzeczy, ale też dużo zabiera na przykład czasu. Ja myślę, że właśnie jeśli było jakieś takie miejsce, gdzie młodzież mogłaby się spotkać, porozmawiać i tak dalej, to właśnie może mniej by się korzystało z tej, z tych, prawda, z mediów, a jednak bardziej by się na żywo ludzie razem spotykali i komunikowali. Technologia w dzisiejszych czasach jest po prostu narzędziem, które może być wykorzystywane w dobry i zły sposób. Sam pracuję w agencji marketingowej, więc jest ona mi dość bliska. Dzięki niej zarabiam pieniądze. W innych czasach było na pewno więcej takich spotkań, więcej się ludzie spotykali między sobą, a teraz właściwie Facebook i to wszystko no, umożliwia taką komunikację, więc mniej ludzi pewnie wychodzi na zewnątrz i spotykają się ze sobą, no bo można pisać i o tym wszystkim porozmawiać. No ale bez komunikacji też sobie nie wyobrażam teraz, jestem do tego przyzwyczajona, więc no nie wyobrażam sobie bez tego. No każdy po prostu ten telefon ma i korzysta i także no, nie ma się co dziwić, no, takie czasy są. No. Gdyby nie było telefonów, może by było jakieś spotkania, więc tak w tamtych czasach i w ogóle. Nie wiem, ja nie mam takiego nowoczesnego telefonu, tylko mam normalny telefon w domu, tak, ten stacjonarny. No i jak potrzeba gdzieś zadzwonić, to dzwonię, ale proszę panią, też to nie jest takie zdrowe wszystko. Jest dużo plusów i minusów, no bo wiadomo, że technologia nam dużo daje, ale zabiera trochę tej ludzkości. No nie wyobrażam sobie bez telefonu, bo jest tego, ale teraz gdzie tylko, to wszystko tylko telefony. Malutkie telefony, starzy telefony, no wszystko tylko z telefonami. No. No, na pewno ograniczenie byłoby wskazane. Zdaniem większości mieszkańców technologia ma bardzo duży wpływ na człowieka. Są też osoby, które nie wyobrażają sobie dnia bez komunikacji internetowej czy telefonu.